Witam, z tej strony Apple. Jak można zauważyć, z tyłu powiesiłem tutaj ulubiony ręczniczek, który pamiętają tylko starzy wyjadacze, czyli ci, co oglądają mnie od około powyżej 5 miesięcy. Tak, Harry Potter Approaches. Najprawdopodobniej jak oglądacie tą serię każdego odcinka, to... widzieliście już ten ręcznik. Ale do sedna, nie? Po co jest ten ręcznik? Pójdę na randkę. Na randkę z Droganem. Tak, witam jeszcze raz w kolejnym odcinku Gwiezdnego Żołnierza, czyli przypoconi faceci w plastikowych kostiumach. I chwila, bo ja chcę zobaczyć, co tu jest. Dziennika zmianowego mam całego. Nie, czekaj, myślałem, że to wszystkie po kolei będą pokazywać, nie? A okazało się, że ten... osobista wiadomość. Okazało się po prostu, że to jest tylko ten, z rozdziału tego. 4x5. Dobra, zamknijmy ten twarz. Dziennik zmianowy, widzicie, nie? Tutaj mam dziennika zmianowego, na przykład innego. I tu się mylił, nie? Bo tutaj mówi, że jest chujowy i szuka poparcia, a tutaj, kurwa, przyjął za jego cios, nie? Aha. Ale bieda tu była. Zmianowy i dziennik zmiany. To są inni ludzie, lol. Jednak się myliłem. Ogólnie te serwoczaszki nie pojawiają się po kolei chronologicznie, tylko jak widać... nie chronologicznie. To chuj, większość historii będzie dla nas tajemnicą. Znaczy się w formie, ja wam to pewnie powycinam, bo to bez sensu jest, ja to około z 5 minut słuchałem. I ja się czuję zatysfakcjonowany i ten... i musimy uratować tą placówkę po prostu przemysłową. No i do boju. Dobra, witam po krótkiej przerwie. Halo, zasłaniam sobie tym piciem. Poszedłem po picie? Nie, poszedłem sobie zwalić. Jak pamiętacie poprzednio, przed tym crashem poprzednim, w poprzednim odcinku ten kutasiarz chciał mi z pomocą Riot Games zabrać duszę, ale niestety zabiłem go i tym razem zamknął oko? Nie, jednak nie. Czyli nadal się na nas patrzy jebany szpieg, ale my lecimy dalej po prostu. I gdzieś tu ucięło. Siema, koledzy! Pomogliście mi. Pomogliście mi w walce z bossem! Wy kurwy. Zapisywanie. Coś często te zapisywania albo... Sratum 79. No faktycznie, bo tak było, nie? Że jak tego, jak pokonało się Herszta, to orkowie byli osłabieni i w popłochu, bo Herszt to był ich mózg. Widzieliście, jaki on mądry jest, nie? Właśnie nie, bo nie był mądry, ale to był ich super mózg prowadzenia sytuacji, nie? Jak go nie było, to nikogo nie było, kto by za nich pomyślał i byli taki Stratus Kostratus, nie? Kappa. Aha. Jak nie mogę, co? To podnieśli tylko o 2 cm. Nie! Jebany schron paralityka. Czyli orkowie teraz będą w popłochu i zaraz pewnie znikną z życia nam. I dobrze, w końcu. Zamknij papę, kobieto. Zaraz wieżyczki włączę w twojej twarzy. I myk. Halo, dzień dobry, ja tutaj przyszedłem w pokojowych zamiarach. Jestem tutaj super... o kurwa. Coś jest nie tak, tam jest broń i to duża. Boję się, mamo. Podnieś amunicję. No tutaj mamy samą ten amunicję.
Nie no, ja wolę shotguna. Tylko, że ja wezmę teraz taki myk, że wezmę bez młota, to nie robota, nie? Czyli nie mogę tych dalszych pistoletów brać. Ale i tak będzie zabawa, bo bez młota to kurwo nie roboto. Jak będzie teraz zapisywanie i będzie jakiś boss, gdzie z młotem będę 5 razy trudniej to przechodził, to się wkurzę. O, cześć. Jeep! O kurwa. O Jezu. Cofnijcie mnie do pokoju z bronią. Wiecie co mówiłem? Że jak będzie coś trudniejszego z młotem, to będzie niefajnie. Wiem przynajmniej teraz, że shotgun będzie chujowy, bo nie ma tych dużo ludzi, więc biorę to. Młota nie biorę, biorę tego sikierę. Dobra, chyba będzie okej teraz, czy nie? Wyrzutnia zemsta, to jest za snajperkę. W ogóle mi się wydawało, że pod czwórką tu była wyrzutnia zemsta, a zdało mi jakiś super bolter za to, nie? Chyba, że to działa tak. Nie, no to zbierze mi wyrzutnie teraz zemstę za snajperkę. A miałem i snajperkę przecież i wyrzutnie zemstę. To jest takie smutne, bo to mi utrudnia robotę, wiecie? Gin. Mniej ich później będzie. Oj, tam kurwa jest. Oni mnie tu trafią, nie? Ja pitol. Wyjdź. Halo? A, wale we framugę, zajebiście. No gień! Ziomik z nie... Kurwa, serio, ja cały magazynek będę w jednego napierdalał? Spróbuję mu headshoty napierdalać, bo może... Jednak pomyłka, powyżej cały magazynek. Bo te gówniksy idą na strzała, nie? To nie ma żadnego tego. Tamta ulepszona snajperka też... Dobra, bo tam ich od chuja było, nie? Ja widziałem tych Space Marinesów chaosu tam od pizdy i jeszcze więcej. Ale to pewnie gówniksy mnie pozabijały, znając życie. Czekaj, mogę tam wrócić? Bym wrócił po naboje, wiecie? Nie mogę tam wrócić. O, shit! Cześć. Przyszedłem po serwaczeszkę. Jednak to był zły pomysł, bo mnie granatami nakurwiają. Jakbym wrzucił tą granatę? He! Tu jest jeden. Są takie kamikadze pieprzone. Ile ich tu kurwa jest? A
A to jest jakiś super, kurwa, gościu. No pierdo... A, czekaj, czekaj, czekaj! Co? Ja miałem jeszcze kombinację go robić, taki on jest koksem. No nie! Idę się zwalić. Ale bum bum mi robi. No zabijajcie go! Dobra, zginął. Padł! Każda kula to jeden przeciwnik, kappa. Dobra, jest amunicja. Ja się zaciukam, jak takich mi czterech wyleci. Dobra, amunicja, ja tutaj tak, przeładowywanie, rozpierdol. Piła jest dużo słabsza, ale mamy tu działo laserowe, to jest ta lepsza snajpa, nie? Bierzemy ją. Bolterłowca, nie, działo laserowe. A to będzie kuku zaraz. Aha. Jestem bardzo tego, blisko końca gry i ciekawi mnie... Dobra, jest zapisywanie, jest okej. O kurwa. Co mnie kurwa napierdala? Te gówniksy... Aha. No wchodźcie tam, kurwa. Szkoda, że to jak w Mass Effectie nie mogę... A, to jest bolter. Nie gadajcie, że tu same gówniksy stały. What the fuck? O kurwa, bolter zasiedli. Na bolter siedli, to trochę kiepsko. Idźcie stąd, robicie mi wabie. Kurwa. Ale im wyjebie, nie? Dobra, chuj, bierzemy ten ciężki bolter i go montujemy na siebie, kurwa. Ręka Boga, stwele. Wam wyjebie, nie? Krzynką w kocze, kurwa. Tylko poruszam się jak pierdolny paralityk. O Jezu, tu coś złego będzie. Dobrze, wziąłem ten bolter, nie? O kurwa! To jest ten heretyk z czaszkami na plecach. Ja pitole, ja jebie, nie! Ja jebie, co za piekło!
mnie napierdala. Psioniczne gówno! Ginże w końcu. Kurwa, osłonę ma, kurwa, portal z gówniaksami. I myśli, że jest dobry. To się przyda. Tu mogłem się w ogóle schronić. Tu by mi ciężko było, oni by mnie trafiali, ale nie. Pierdulta się wszyscy, wkurwiłem się teraz. Cześć. No i tak się rozpierdala przeciwników. O ty kurwo snajperska. Jebana... Nie, tu coś będzie, tu za dużo amunicji z wyjebanych pok... Zauważyłem tą wiązkę cfelu. Muszę patrzeć za takimi wiązkami, bo te kutasy są trochę zbyt cwane. Snajper kimś. Bo widzicie, nie? Jak ja biorę go na strzała praktycznie, to on też mi praktycznie cały shield wypierdala. Wolę nie ryzykować, tym bardziej, że nie jestem pełni zdrowia, a ciężko tych kutasiarzów ujebać, żeby się uleczyć. A do tych gówniksów ciężko dojść, nie? Tu jest? Dom paralityka? Halo? Nic tu nie ma. Okej. Stefan się nazywa. Halo, to winda jest. O, się boję. Cykam się trochę bleć. Ulapałem się jak chuj. Muszę pamiętać o tej furii, bo to chyba zmniejsza mi obrażenia, zwiększa obrażenia moje, nie? A w ogóle tego praktycznie nie używam, nie? Coś tu blisko będzie, bo mówię, za często jest, po pierwsze, za często jest zapis. Posłuchajmy sobie to. Za często jest zapis, raz. A dwa to tego, coś kurwa za dużo amunicji leży tu po kącie. Tak, testing you. I teraz jesteś martwy. Tak cię testowała. Dobra, chuj będę rushował. Kapa. Coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Bolter łowca. Wyrzutnia zemsta. Bierzemy to. Karabin termiczny. Bierzemy karabin termiczny, bo mi się wydaje, że tam będzie komnata z bossem. Co nie jest dosyć ciekawym opcją, jak ten, jak będę miał albo młota, albo kurwa coś, co bije z dystansu. Jak się mylę, to się wkurwię, nie? Ale teraz będzie przerywnik filmowy, więc się tym nie przejmuję. Ej, tu jest Titan Ajaxus, znaczy ten, Manufactorum Cfelunus.
Understood. Dobra, teraz mamy klamry łączące go wyjebać. Ale to piękne, nie, naprawdę, nie? Spójrzcie, jak oni się w ogóle postarali, nie? Wszystko dopracowali po prostu. To nic, że nie można tam wejść, bo nie potrafi zrobić przeskoku o 10 cm w górę, nie? Ale krajobraz jest pięknie zrobiony. Przyłożyli się. Teraz będę klamry tego tytana rozpierdalał, bo widzicie, jakie to ma działko, jak to wjebie. To przeciwnicy będą latać po bokach, nie? I teraz patrzcie, misja snajperkowa, wiedziałem. Ja bym tak wyjebał w to. Ej, bum bum tam robią. Ta, misja snajperkowa, zajebiście. Ale fajnie, ja mogłem ich trafić, a oni w połowie mnie nie. Mogłem kurwa na tego Space Marina kurwa wyjebać. Tą bum bum. O nie! Chciałem się uleczyć, nie? Chciałem być cwaną bestią, nie? No zostań tam, ty cwelu teleportujący się! O kurwa, to dopiero początek. Pewnie drugiego klawisza nie wcisnę jak zjeb. Co będzie, jak zabraknie mi amunicji do tego, do tej broni? Będzie mi się kończyć, będę musiał wypierdalać ludzi po prostu. Cicho, bo on jest chyba ostatni, nie? O kurwa. Jak można było się tak mylić? Oni mają te same ruchy co ja, to jest naprawdę irytujące w chuj, nie? I są tak samo wytrzymali jak ja, nie? To tak jakbym zabijał swojego klona, kurwa. Tym go nie rozjebie, bo to jest chujowy jak dzwon. Mam jeszcze dwa granaty. Kurwa, uleczyć się chciałem! Zjebie pieprzony. Uff, amunicja, 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 amunicja. Jest zajebiście, przeładować. Przeładować, przeładować. Ja pierdolę, nie? Uleczyć się chciałem, widzieliście, nie? A on mi kurwa...
O Jezu! I teraz nie! No chodź. On też ma piłę. Muszę tylko pilnować, żeby na mnie nie zaczął lecieć. Bo wtedy będę miał przechlapane. Chodź. Jeep! Kurwa! I znowu będzie jakiś boss, bo zaraz znowu będę sam walczył. On nie był taki trudny. Jak bił moich kolegów zamiast mnie, to nie był taki trudny. To pewnie jest od... Znaczy, ci strzelający do mnie... tacy to jest odpowiednik mnie, nie? To są takie same koksy jak te wielkie orki, nie? A ten pewnie był silniejszy. To był coś typu damage tego berserkera orka, połączony z wytrwałością, jak widzieliście, hardego orka, nie? To był niebezpieczny przeciwnik, jakbym walczył z nim jeden na jeden, nie? Bo tak jak mówiłem, walka z nim, 3 na jednego, jak bił jeszcze moich kolegów, którzy są chyba nieśmiertelni. A, no paralityk, dobra, rozumiem. To nie było nic trudnego, nie? Tylko, że teraz jestem w dupie, nie? Bo wszystkie amunicje mogłem od razu go z karabinu termicznego napierdalać. Bo do tego mam nieskończoność broni. O. I needed to test the warp device's capabilities. Running the Titan Manufactorum with it, or rather with the power source, provided a convenient opportunity. The tech priests are practically giddy with its success. But this is a trivial accomplishment. I am impatient to begin testing the warp device's psychic attributes. I'm just waiting. Mhm. Trochę niefajnie wygląda to. Jest amunicja, zajebiście. Jednak ten karabin termiczny się przydał, ze snajpą byłoby łatwiej, ale gdybym miał 15 strzałów, to bym kurwa nie przetrwał. Wyrzutnia zemstwa, bolter łowca. Podnieś amunicję do tego, do czego to jest? Podnieś amunicję do niczego, kurwa mać. Trochę kiepsko, bo mam mało tej amunicji i tak. Ale no cóż, nie, niby mógłbym boltera łowcę wziąć, ale boję się, że coś mi wyleci, kurwa, strasznego. Jak tam było coś na dystans, to tu zaraz będzie, kurwa, z bliska, jak nic, nie? Oni mnie zostawili, bo to cioty, kurwa. Okej. Tam, tu będzie jakaś wielka walka. Co to kurwa jest? Amunicję by mi dali. Coś mi dają, ale nie wiem co. Mam nadzieję, że coś zajebistego. Bolter szturmowy. Karabin termiczny. Bolter szturmowy. Tu czekaj, to karabin termiczny to był ten pewnie co ja miałem poprzednio. Ten, bo tu są ulepszenia bolterów, które biorę. Ale chyba robią to na takiej zasadzie, że dopasowują to do sytuacji. Ten pancerny widzieliście, akurat się przydał, bo wszystko pancerne było, nie? Łącznie z maszynami, które mnie ostrzeliwały, nie? Ten termiczny był teraz dla tych żywych istot, nie? To też świetnie się pasowało. Bolter szturmowy jest dwulufowym bolterem, którego szybkostrzelność niewiele ustępuje ciężkiemu bolterowi. O kurwa! Jak to będzie tak samo napitalać, to będzie fajnie.
Opuszczający go deszcz pocisków obniża stabilność broni, przez co jest ona mniej skuteczna na średnim i dalekim zasięgu. Czyli to jest z bliska. To jest taki bolter szturmowy, czyli taki wielki bolter, jak widzieliście z tym koksem, co chodziłem. Tylko że on jest trochę wolniejszy, karabin termiczny. Ale nie, jednak mi to zabrało chwilę. No, ale na większe zasięgi to jest chujowe ponoć, więc będę musiał to oszczędzać na bliskość, nie? Czyli w sumie to będę napierdalał tak samo jak tym, jak karabinem w sumie termicznym, nie? Najprawdopodobniej na bliski dystans, tylko że trochę na średnim będę lepszy. Bo tam to tylko z bliska, dobra. Otwieramy packi wam. Tylko trochę mnie to... Być na pokład Tytana. On fajnie chodzi. Ogólnie powiem to na takiej sytuacji, że... fajnie, nie? Fajny Tytan. Kurwa, z konstytucją niepodległości napierdalałem na działach. Że im chciało się tyle tego drukować. Dobra, napierdalamy, będziemy czekać. Ja to idę, widzę obok tego, nie? Dobra, jest zapisywane. Ach, fajnie. I to mnie i tak dogoni lub nie dogoni. Ej, to robi bum bum zaraz, nie? To latające widziałem, ale mnie to olało. Dobra, chuj tam w dupę! No. I co? To jakieś bum bum było. Dobra, i pełna amunicja praktycznie. I on tam czeka na mnie, jebany karakan. Ale kolejna czaszka, mamy kolejną czaszkę. Lock it down. A demon is in the labs. Co? Authorization required to implement security protocols. Drogon, Inquisitor, Ordo Xenos. On uwięził demona. Nie gadaj, że to jest te tajemne badanie. To będzie smutne wtedy. Xenos! Ale to smutne, bo jak tu demona oni wprowadzili, on to już za życia spierdolił sytuację. Chyba, że to jest zapiski teraz... zapiski z tego, jak on ten... jak on zdradzał już martwy, nie? Dobra, jedziemy do naszego Tytanisa Maximusa. Nie no, bolter szturmowy, zgłupiałeś? Bolter łowca. Szkoda, że nie mogę zamiast czwartej tego wyjebać i wziąć i boltera szturmowego i snajperkę, nie? No jaja sobie robicie, halo? Ile ich tu jest, halo? Halo, nie mogę uciekać! Serio? Halo? Jak mam ich, kurwa, zniszczyć bez snajpy? No nie! Dobra, a więc znowu był Bugsplat, ale tym razem po mojej śmierci, więc najprawdopodobniej walkę już na tym, co zobaczycie w następnym odcinku, to sprawi, że odcinek będzie troszkę dłuższy, troszkę krótszy i w sumie dla was dobrze, bo tak, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jak tak to łapka w górę i do widzenia.